Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Simon the Sorcerer 2. W ostatnim odcinku udało nam się wygrać konkurs magów, więc wreszcie możemy się dostać do Zamku Królewskiego i poszukać tam śluzowicy naszego nadrzędnego celu. W tej całej grze. Kupiłeś już sobie bilecik wejściowy? Pewnie. Uklęknij, nim się do mnie odezwiesz. Zapomnij, synku. Najwyższy czas, żebym to ja kogoś tak nazwał. Jeśli nie uklękniesz, zginiesz. Daj spokój, jestem większy. A masz. Ała! I to też. Uff. I to też. Jeu! To cię nauczy, jak się zwracać do księcia. Jesteś księciem? O tak. A jestem Simon, mag królewski. Albo nie, co ty się wziął z tą rurką? Albo, no jakoś nie wyglądasz na księcia, o, kurzy. Jakoś nie wyglądasz na księcia. To dmuchawka na groch, co nie? Bo to wszystko dlatego, że... A mój ojciec nie chce mi dać prawdziwego miecza. Mówi, że nie można mi ufać. To nie fair. Ja chcę mieć. Nikt nie traktuje poważnie księcia bez miecza. Pokazałbym im wtedy wszystkim. Nie możesz tak sobie obcinać ludziom rąk. Jestem księciem i mogę robić co chcę. A masz! Au! Postuluję przywrócenie kary chłost. Dobra, wchodzimy do zamku. Otwieramy drzwi. I wchodzimy do zamku. I teraz tak, po lewo czy po prawo? Już nie pamiętam, które to były drzwi. Albo nie, chodźmy do króla. W końcu zjawiłeś się w pracy, co? Ładny poranek, królu. Ładne popołudnie, jak się zdaje. My, czarodzieje, uważamy czas za odciągacz uwagi od dążenia do magicznej perfekcji. A ty wbicie na pal także uważasz za odciągacz uwagi od dążenia do magicznej perfekcji? To zależy, kogo wbijają. Wasza wysokość. Ty! Rozumiem. Pewnieś ciekawy, na czym polega twoja pierwsza praca? Absolutnie, mój królu. Od kiedy nasza personalna niania miała wypadek, brakuje nam kogoś w departamencie uspokajania niemowląt. Idź do pokoju dziecinnego i połóż do snu znajdujące się tam dziecko. Chwytasz? Co się stało, niani? Tylko najpierw pooglądam skarbczyk. Jak już uspokoisz dzieciaka? Nie tam. Wolę zajrzeć tam teraz. Tak tylko sprawdzić zabezpieczenia. Chyba zmieszczę dzisiaj jeszcze jedno wsadzanie na pal. A może zajmę się dzieckiem?
kiedy skończysz, całą resztę dnia masz dla siebie. Dobra. Miałem kliknąć, co się stało przez poprzednią na nią, no nieważne, w każdym razie on by tak chyba powiedział, że się na pal nabiła. Dobra. Teraz tak, otwieramy te drzwi. Tu jest młodzieciak. Bierzemy cymbałki. A nie, tu nie jest dzieciak, tu jest ktoś inny. Ale weźmy tam też przy okazji. Tu śpi księżniczka. Więc lepiej... Znaczy na razie nie mamy środków, żeby ją obudzić. Ci z was to pewnie pamiętają bajkę księżniczka na ziarnku grochu, wiedzą już co musimy, to musimy zrobić. Dobra. No i tu śpi mały. No tak, mały oczywiście się nie zamknie. Zresztą możemy użyć na nim przy... Są w tej chwili nieco przeczulone. Moje uszy są w tej chwili nieco przeczulone. Dobra, bierzemy to. Aha, dobra, to gdzie indziej. A zanim to stąd wyjdziemy, użyjemy klina na koła zębatych. Nie wyobrażam sobie, po co mi to może być. Nie wyobrażam sobie, po co mi to może być. Okej, okay, na łóżku trzeba było zrobić. Młody dalej piszczy, ale no cóż, my potrzebujemy za to koła zębatego. Trochę uszkodziliśmy mechanizm kołyska, no trudno. Teraz tak. Pokażę wam, że ta księżniczka naprawdę jest trudno ją obudzić, ponieważ mamy tylko cymbały. Chyba jest głucha, albo co? Albo grzechotkę? Chyba jest głucha, albo co? No dobra, na razie tutaj nic nie zrobimy. Dobra, mamy koło zębate. W Muxłem Plingsie, z tego co pamiętam, pewnie jak nie pamiętacie, jest jest zepsuty zegar. Nie zepsuty zegar, musimy znowu ubrać się w Mux Wamplinga. No ubierz się, panie. Raz jeszcze do walki staję! Swampling Man! Dobra, Bill! Okej, okay, pierwsze co tutaj robimy, to tutaj używamy tego zębatki, tej zębatki na mechanizmie zegara.
zegar zaczął chodzić. Tatuażysta, jak widać, już sobie poszedł, bo zbliża się godzina. Bo nadeszła druga. Wychodzimy. Idziemy do tatuażysty. Dlaczego to robimy? Wszystko zaraz to wyjaśnię. Albo inaczej, powiem tak. Młody chce miecz. Albo nie, inaczej. Pójdźmy do tatuażysty. Otwieramy drzwi. Tak, słucham. Chcę tatuaż. W takim razie trafiłeś doskonale. Wiem. Widziałem szyld na zewnątrz. Siadaj. Jaki chciałbyś tatuaż? Teraz tak. Jaki jest wybór? Musimy to wybrać. Nie wiem, jaki jest wybór. Mamy dżdżownicę. Kocham mamusię. I króliczka. A no i korona z diamentem. I dwa skrzyżowane, zaklęte miecze. To może korona z diamentem. To może... Musimy wybrać ten tatuaż. Korona z diamentem i dwa skrzyżowane, zaklęte miecze. To będzie $400. Au! Ile? Trochę drogo, ale interes jest w stagnacji. Nic dziwnego. Wrócę, jak tylko zastawię swój cały dom. Mogę wziąć jedną z ulotek? Dawaj! Bierzmy ulotkę. Tam pisało, że tysięczny klient dostaje za darmo tatuaż. Dobra. Wrócimy się do Muxumplinga. To był Lamer, prawda? Pamiętacie Lamera? Tego... Geeka, cokolwiek. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego to przetłumaczone jest na Lamer po polsku, ale no dobra. Dajmy mu ulotkę z tatuażem. Tatuażysty ulotkę. Zrób sobie dobrze, lamuchu. I popatrz na to. Myślisz, że zrobienie tatuażu naprawdę poprawi mój image? Spójrz na to z tej strony. Na pewno nie pogorszy. Pójdę, jak tylko skończę swojego smarkoszejka. Dobrze. Daliśmy cynku gościowi. Przez krótki czas promocji. Dobrze, co dalej? Ja... W sumie nie byliśmy na bagnie. Czy byliśmy na bagnie, ale... Byliśmy w jednym miejscu. Właśnie tutaj. Witaj, wędrowcze. Jestem panią jeziora, opiekunką świętego miecza, który się tutaj znajduje. Cześć. Jeśli szukasz miecza królów, wiedz to, że tylko ten królewskiego pochodzenia wyciągnie go z kamienia. Po co ci goglej butleslen? Albo nie, to jakaś pleciona... Czy to kolejna sprytnie wpleciona w grę legenda? Tylko człowiek godny zawładnie mieczem królów. Jak dotąd nikt nie był w stanie sprostać zadaniu.
Jednakże jeśli... A zresztą bez sensu. Dlaczego mnie się zawsze tacy trafiają? I Diana jest już spóźniona na swoją zmianę 20 minut. A ja miałam iść dzisiaj wieczorem z George'em na randkę. Moment! Czas dla drużyny. Co się tu dzieje? To proste. Zamieniłam się zmianą z Sarą, żeby pójść na randkę z George'em. A potem Sara zamieniła się z Kate, żeby poplotkować sobie z Amy. Ale Kate nie przyszła, więc Diana musi ją zastąpić. Miała tu być już 20 minut temu. Pracuje już bez żadnej przerwy całe 8 godzin. Panie jeziora pracują na zmianę? To panie jeziora pracują na zmianę? W sumie jest nas tutaj 8. Zwykle pracuję 3 ranki w tygodniu, tylko dzisiaj mam zastępstwo. Pracuję od 8 godzin bez przerwy. Czy niby co? No wiesz, panią jezioruje. Wyskakuje przed turystami i sprzedaje im ten kit o mieczu. Król lubi trzymać się pradawnych tradycji. Tak naprawdę nie ma miecza, co? Więc tak naprawdę nie ma miecza, co? A nie, miecz to jest. Wbity w kamień na tamtej wysepce. Czyli jak go wyciągnę, to będę królem? No chyba tak, raczej. Jak to raczej? Byłbyś królem, tyle że nie za długo. Takie prawo ochronne, sam rozumiesz. Niszczenie spuścizny narodowej jest karane wsadzeniem szpikulca prosto w... Tak czy inaczej, to wszystko po to, żeby taki Tom, Dick czy Arthur dali sobie spokój. Ja tylko uszczęśliwiam turystów. Prawda, chciałem spróbować. Chciałbym spróbować. Gdzie są zapisy właśnie? Gdzie są zapisy? Nie możesz wskoczyć w panie jeziorowanie od tak sobie. Potrzebujesz odpowiedniego treningu, no i nie jesteś kobietą. To z równouprawnieniem. A co? Z równouprawnieniem? Tak czy inaczej, potrzebujesz najpierw królewskiej zgody. Król lubi osobiście przyjmować nowych pracowników. No to lepiej do niego pójdę. Musimy zdobyć królewską zgodę, żeby zostać panią jeziora. Jakkolwiek to nie brzmi. Ale po co? No, mały chce miecz, tak więc jest miecz, więc jeżeli będziemy jako pani jeziora, to może uda nam się ten miecz jakoś zachmęcić. Jeszcze co do zamku musimy się udać. Niestety z bagna nie ma prostej drogi na mapę świata. Więc trzeba się udać okrężną drogą przez biuro. O, to ty? To dawaj. Dobra. Teraz tak. Pani jeziora mówiła, że potrzebna jest królewska zgoda. W oryginale brzmiało to, że potrzebna jest królewska pieczęć, czyli po angielsku seal. Tak samo jak foka po angielsku. To jest też seal. A tu mam królewską zgodę, fokę zgodę. Więc musimy użyć ryby na foczce. No, foczko?
mamy królewską fokę. Teraz tak, chodźmy do, jeszcze do tatuażysty. Albo nie! Chodźmy od razu do pani jeziora. No wyłaź, panie. No. Chodźmy od razu do... na bagno, do pani jeziora. Mamy królewską zgodę, więc trzeba się zapisać do nowej pracy. Będziemy robić na dwa etaty, w jednej robocie jako król królewski mag, a drugiej robocie jako... Co niby mamy przez to osiągnąć? Nie oddaję niczego, dopóki nie muszę... Aha, musimy po prostu z nią zagadać, dobra. Mam ją. No to chyba możesz popracować. Będziesz musiał wypchać pewne części kostiumu z skarpetkami albo czymś. Możesz zacząć od razu. Wiesz co robić? To dość proste, jak myślę. Szybko się przyzwyczaisz. Zastanawiam się, jak ona zdołała się w to wcisnąć. Całkiem fajna ta pani jeziora. Dobra, używamy w takim razie pontonu na wodzie. Lepiej najpierw napompuję. O właśnie. A! Używamy pontonu na zbiornikach. I lecimy. Właściwie używamy pontona, nie lecimy. Okej, okay, dmuchany ponton. Trzeba użyć dmuchanego pontona. Okej, okay, rozumiem. No i mamy rzeczony miecz. Jest znak. Jest tu napisane, że tylko ten królewskiego rodu jest godzien. No to bierzemy. Jesteśmy na królewskiego rodu. Mam nadzieję. Niestety się nie udało. Ale... Trzeba użyć dmuchanego pontonu raz jeszcze. I wrócić się do tatuażysty. Dlaczego? On oferował tatuaż z skrzyżowanymi mieczami i diamentem. Z jakiegoś powodu jest to oznaka rodu królewskiego. Nie pytajcie mnie dlaczego. Pytajcie mnie dlaczego. Wyjdźmy stąd. Dobra, teraz tak, chodźmy do tatuażysty. I Lamer sobie zrobił oczywiście tatuaż kocham mamusię. Najbardziej lamerski tatuaż chyba jaki można mieć. No dobra. Ej, mały. Ale masz szczęście. Jesteś naszym tysięcznym klientem. O, co za szok. Masz więc prawo do darmowego tatuażu z naszej promocyjnej palety. Siadaj.
jaki życzysz sobie wzorek? Korona z diamentem i dwa skrzyżowane zakręte miecze, to jest to, co nas interesuje. Gdybyśmy mieli inny tatuaż, mogliśmy po prostu wymienić go na inny, więc tu też nic się nie stało. To może koronę z diamentem i dwa skrzyżowane zaklęte miecze? Podwiń tylko rękaw. Już to zrobiłem. Nie zapomnij o możliwości wymiany. Jak nie spodoba ci się obecny tatuaż, zawsze w ciągu 24 godzin możesz go wymienić. Czuję się jak gość. No. I teraz zwracamy się na bagno. Nigdzie w grze nie ma informacji o tym, że tatuaż ze skrzyżowanym mieczem i diamentem jest oznaką rodu królewskiego, jeżeli on pozwoli nam na wydobycie tego miecza. A teraz pozwoli. Dobra. Wyciągamy miecz. I mamy miecz. Dobrze, moi drodzy, myślę, że tutaj zakończę odcinek. Ja bym już Van Delf. To było Simon the Sorcerer 2 i do następnego odcinka. Na razie. Cześć.